epidemia, czyli chodzi o małpią ospę, która pojawiła się w Polsce. Ogólnie to pojawiła się ona ponad 2 lata temu, ale nie stała się tak popularnym tematem do ostatnich dni, gdzie Światowa Organizacja Zdrowia zainteresowała się mocniej tym tematem przez sytuację, która dzieje się w Afryce. Odnotowano tam ponad 500 przykładów takich ludzi, którzy zostali nią zakażeni, jednak jak to dobrze wiemy, w Afryce najczęściej i najłatwiej rozwijają się różne choroby. W samej Polsce ospa pojawiła się na jedynie 6 osobach w przeciągu tego roku i przechodzi z człowieka na człowieka naprawdę ciężko, a więc nie ma czego się obawiać. Aktualnie uważam, że artykuły próbują nabić jak najwięcej kliknięć na tej fejkowej nowej epidemii. Nowa ma ponad 2 lata.